funkcja figowa ma przyrost. Dobra, tutaj też vulgaris. Ładnie. O, ładnie. Ta vulgaris, takie są. One nie mają bardzo dużo cierni. Tylko trochę. Tak, tak, tak. Opuncja. Ja tu ścinam, ale to można również, jak się ma pensetę, ukręcić. Ale to ciężko. Ciężko ukręcić taki płat. Lewo, prawo i wyjdzie. No. Kurczę, nie wiem co z tym zrobić. To takie niewydarzone. Zaryzykuję. Coś może z tego będzie. Dobra. O, będzie padać. No i dobrze. Oba, tutaj to się zagoi. Można to podciąć trochę. Dobra. Dobra. Ale to mrówek jedna. Druga. Oskalpuje, ale to odrośnie. O. Trzecia. Trzecia, trzecia, trzecia. Dobra. Tak właśnie wygląda moja najnowsza budowla. No, ciekawe czy się przejmą te wierzby. No i tak to. Będzie padało. No, ale odnośnie tego właśnie, że będzie padało, to ja kaktusy, które tak dosyć słabo wyglądają, wystawiam na dwór, podleję je konkretnie, niech się kąpią, niech się kąpią. No ja kaktusy podlewam plus minus raz na 2 miesiące, jak kwitną, no to je podleję takim nawozem, by tych kwiatów było więcej. Coś ten deseń. Ten słabo jakoś wygląda. Niech se pije. Tutaj też mało. No, niech sobie piją. Mamy pomidorki. Tu mają sucho. Staramy się po liściach nie lać, ale to czasem trudno. No. No, mamy 5 rano. Człowiek spać nie może. No tak jak mówiłem, tych to ja nie będę ciął. Trochę mi szkoda. Aczkolwiek mam wystawione mrozoodporne. Cięte. Tam parę, no jest, tam z 50 sztuk mam. Więc jakby ktoś chciał, to zapraszam. No.
ferdek robisz, co? Co, Ferduś? Ojejciu! Co wejść, popatrzeć jeszcze. Ej, lubisz, a widzisz, jaką ci zabawkę przywiozłem? No i dobrze. Super. Ekstra. Żeby tu kurde nie porozgniatać. Ci miejsca mało zrobiło. Spadać, kurde, te pajęczyny. No w sumie ładnie tutaj jeden chyba wypadł. Chodź tu. No, chociaż siedzi jakoś. Co by to było podlać? O, tam wyrastają ładnie. Ekstra. No tak, i tak codziennie chodzę po kilka razy. Mimo, że bardzo się nic nie zmienia. Po prostu lubię zobaczyć, czy coś podlać. Najbardziej to lubię wtedy, kiedy widzę sporo pąków, które zaraz mają się rozwinąć. To wtedy bardzo lubię chodzić. Tam się Santa Rita rozwinęła. To właśnie, nie wiem, te kurcze siewki może by podlał. Bo takie siewki... nie wiem, czy to będzie widać, tak jak tutaj. No to w sumie trzeba często. Tym bardziej, że to jest po prostu skwar. Tam zabrałem, ale jak były te wcześniejsze upały, no to tutaj było 48 stopni. Więc teraz tak te słońce raz jest, raz nie ma, to tak bardzo się nie tego nie ociepliło tutaj. Aczkolwiek myślę, że z 29-30 coś jest tutaj. No. I następny towar do was jedzie. Tak. Pakujemy. List przewozowy, nalepka, o, i git, i gotowa paczka.